Jest weekend, więc mamy piątkę na weekend. Zapraszam serdecznie. Rafał Hirsch. Bartek Łusowski. Witamy. Piątka na weekend, czyli taki program, w którym opowiadamy o tym, co nas najbardziej zainteresowało, jeśli chodzi o gospodarkę oczywiście, w ciągu ostatniego tygodnia. Ale też jej styk z polityką, bo ona się u nas łączy, mimo że nie jest centralnie planowana, to jednak się łączy z tą polityką coraz bardziej. Ja w ogóle jestem zwolennikiem takiego poglądu, że generalnie polityka jest po to, żeby wpływać na gospodarkę. I z tej strony, i z tej strony. No wiesz, kiedyś, dawno temu, jak powstawał w Polsce parlamentaryzm, jak odbywały się sejmy i sejmiki tam w XV czy XVI wieku, no to po co one się odbywały? Głównie po to, żeby decydować o podatkach wtedy, prawda? To były najważniejsze decyzje podejmowane. Czyli to stało u zarania polskiego parlamentaryzmu. Gospodarka. Czy podatki, no. Podatki, polityka fiskalna państwa. No i do dzisiaj tak jest, że ta polityka chociaż fiskalna... politycy zajmują się całą masą różnych innych rzeczy dzisiaj już też, ale ta gospodarka, mam wrażenie, jest kluczową rzeczą. Gospodarka, wszystkie procesy zachodzące w tej gospodarce, procesy inflacyjne też, a jak jest inflacja za wysoka, to wtedy trzeba ją zbijać. Procesy inflacyjne to jest teraz chyba to, o czym politycy chcieliby najbardziej zapomnieć, no bo to jest problem nie tylko polityki takiej ściśle pieniężnej czy fiskalnej, ale to jest problem takiej realnej polityki, no bo wyborcy no, głosują i nie podoba im się to, że mają dwucyfrową inflację. Odczyt za miesiąc kwiecień poznaliśmy dopiero co. Tak. Najświeższy, 12,4% rok do roku. Czyli znowu podniesiona nieco ta prognoza wstępna, którą poznaliśmy pod koniec miesiąca, bo wtedy GUS mówił 12,3. No tak. A teraz 12,4. Co znaczy, że ta presja się utrzymuje, bo te wstępne dane są właściwie za połowę miesiąca tylko, tak. Nie? I gdyby się okazało, że ta presja wygasa i ten druga część miesiąca już nie charakteryzuje się tym wzrostem cen, to nie powinno być korekty w górę. A jeśli jest cały czas korekta w górę, to znaczy, że nie odpuszcza. No nie jest jeszcze tak źle jak tutaj u naszych sąsiadów Czechów, którzy mają 14%? No tak, ale oni nie mają tarczy antyinflacyjnej. Nie mają tarczy antyinflacyjnej i chyba zaraz nie będą mieli podwyżek stóp procentowych. Bo zmienili prezesa Banku Centralnego. Tak, a my też mogliśmy zmienić. A my nie zmieniliśmy. A nie zmieniliśmy. Czesi zmienili prezesa na takiego, który ani razu chyba nie głosował za podwyżką stóp procentowych i generalnie jest przeciwnikiem podwyżki stóp procentowych. I prezydent Czech, który go wskazał na to stanowisko, też uważa, że już tych stóp procentowych nie należy podnosić, a Czesi zaczęli najwcześniej tutaj w regionie zaostrzać politykę pieniężną. No a u nas mamy tego samego prezesa, który sam siebie nazwał jastrzębiem na czele jastrzębi. No bo jest jastrzębiem. I ten jastrząb teraz będzie 6 lat leciał i pewnie przynajmniej 1/3 tej jego kadencji upłynie mu jeszcze na walce z inflacją, niekoniecznie podwyżkami stóp, ale generalnie na walce z inflacją, czyli też stabilizowaniem w odpowiednim czasie tych stóp, a później jakimś cyklem obniżek, który nie doprowadzi do tego, że ona znów ta hydra, o której kiedyś mówił w kontekście inflacji Grzegorz Kołodko, że ta hydra inflacji znów podniesie swój łeb i trzeba będzie ten łeb jej ucinać, a jak wiadomo, hydrze łby odrastają. No właśnie. Cyklicznie. Cyklicznie. Będzie łącznie 18 lat zajmował się Adam Glapiński polityką monetarną w Polsce. Będzie najbardziej doświadczonym ekspertem od polityki monetarnej w Polsce. Może będzie wręcz za kilkanaście lat być może będzie traktowany jako symbol polskiej polityki monetarnej Alan Greenspan pierwszej połowy XXI wieku. Jak Alan Greenspan w Stanach Zjednoczonych. No na przykład, tak. Będzie się mówić o erze Glapińskiego w polskiej polityce monetarnej. Może nawet jakaś doktryna Glapińskiego się pojawi po jakimś czasie. No, fakt jest, że też będzie chyba pierwszym w ogóle po 89 roku prezesem, który ma szansę dwie pełne kadencje być. No bo Hanna Gronkiewicz-Waltz nie dokończyła... Chociaż została wybrana na drugą kadencję. Została wybrana, ale nie dokończyła swojej drugiej kadencji, bo odeszła do EBOR-u wtedy, do zarządu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a tutaj Adam Glapiński raczej nie będzie chyba chciał się przenosić za granicę, chociaż 6 lat to długa kadencja, ale taka nieodwoływalna, tak? Prezesa Banku Centralnego właściwie w polskich warunkach nie da się odwołać.
W sumie to jak gdyby to było oczekiwane. W mediach trochę taka... Mówimy o tym na samym początku, tak. Ale to w sumie nie jest news, tak? Tak? Że nie jest news. Wiedzieliśmy o tym. Media próbowały wykreować taką sytuację, w której ten prezes Glapiński nie zostanie prezesem na drugą kadencję. No ja nie wiem, czy tak w ogóle było. Znaczy, w sensie, czy to nie były tak zwane fakty medialne, bo przeszedł z taką stabilną większością. Poparł go Paweł Kukiz, który 2 dni przed głosowaniem powiedział bardzo ciekawą rzecz. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. On powiedział, że on poprze kandydaturę Adama Glapińskiego na stanowisko prezesa NBP, ponieważ obawia się, że gdyby został tym prezesem ktoś inny, to mógłby być jeszcze gorszy i że byłby mierny. To byłby mierny prezes wtedy i że ten inny prezes najprawdopodobniej spędziłby większość swojej kadencji na zwalaniu całej winy na poprzednika i wytykaniu palcem, że to wszystko przez niego. A to wcale nie jest wykluczone. I zamiast zajmować się walką z inflacją, zajmowałby się usprawiedliwianiem się, a tak jak już Glapiński ma ten problem na głowie od 6 lat, to niech dalej go ma i niech go rozwiąże. Ale to faktycznie Paweł Kukiz może mieć tutaj rację. Nie? Tak. Z drugiej strony 12 lat spędził w Banku Centralnym Adam Glapiński, bez mała. No więc ciężko byłoby PiS-owi znaleźć bardziej doświadczonego eksperta od polityki pieniężnej, jakkolwiek byśmy nie oceniali tych 12 lat w Radzie Polityki Pieniężnej i w NBP-ie. No a z drugiej strony, no faktycznie, no kiedyś taki kolega, który jest zarządzającym, powiedział mi, że jak przejmujesz portfel do zarządzania w jakimś TFI, to możesz swoim klientom przez pierwsze 3 do 6 miesięcy mówić, że kiepskie wyniki to wina złego zarządzania mojego poprzednika. Ale później przychodzi taki moment, kiedy to już idzie na twoje konto. I tak samo jest tutaj. No nie mógłby taki prezes nowy mówić przez 6 lat, że to wina poprzednika. Mógłby mówić maksymalnie przez 12-18 miesięcy, że to jest pokłosie decyzji, które podjął mój poprzednik. Natomiast pewnie dla polityki pieniężnej w tym momencie i tych wyzwań, no taka stabilność i ciągłość w Banku Centralnym, chociaż Rada Polityki Pieniężnej przecież się zmienia właściwie cała, no to dobrze, że jest jakiś stabilizator, tak mi się wydaje, a dzisiaj chyba prezes Glapiński mówi dokładnie to, co powinien mówić i robi dokładnie to, co powinien robić, więc w ogóle go nie... polityka nie jest jakąś polityką złą obecnie. W ogóle go nie krytykujemy. Nie, znaczy idziemy, nie idziemy bardzo mocno pod prąd, mam wrażenie, w tym momencie, wobec tego, co się dzieje w kraju. No szczególnie, nie wiem, ta inflacja też, ona ma swoje źródła nie tyle w złych decyzjach Banku Centralnego czy polityki pieniężnej, ile w czynnikach zewnętrznych. Na to jest putinflacja, tak? To jest w jakiejś części. Rację? Nie, w jakiejś części putinflacja, w jakiejś części to jest rząd inflacja, no bo to jest kwestia polityki fiskalnej, która jest bardzo luźna w momencie, w którym nie powinna być aż tak luźna. No, mamy obniżanie podatków, mamy różnego rodzaju programy pomocowe, mamy dodatkowe świadczenia, nie mamy żadnego ograniczenia polityki wydatkowej, więc siłą rzeczy ten popyt jest ciągle wspierany. No i to może być jakiś... No jakoś rząd nie jest w stanie zgodzić się na to, że inflację można zabić i poprzez recesję i poprzez taką drogę, podczas której ludzie stają się biedniejsi po prostu, no bo to na tym polega. No tak. No. I muszą wydawać mniej pieniędzy. No jest to ryzykowne politycznie. Szczególnie rok przed wyborami. No. Właśnie. Więc tak to pewnie wygląda. Natomiast sam prezes Glapiński i NBP moim zdaniem popełniali błędy i to grube. Tylko, że to było jakiś czas temu już, nie? I tak właściwie pamiętamy, nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale w NBP zdarzały się interwencje osłabiające złotego w momencie, w którym inflacja startowała i wszyscy mówili, że to dodatkowo będzie podkręcać inflację, a oni dalej osłabiali tego złotego, mówiąc, że to będzie wspierać polską gospodarkę. To wynikało z takiego dużego strachu jednak pandemicznego, że większym ryzykiem były... Ale to był nadmierny strach chyba, no bo jednak tak. Wtedy też już dane te bieżące, które schodziły z gospodarki, wyglądały dobrze, natomiast to było uzasadniane tym, że okej, one wyglądają dobrze, ale znowu mogą się pogorszyć. Czyli to był strach oparty na... Nieprognozowalnych przesłankach. No właśnie. Nie dało się wyprognozować. Właśnie. To nie było, jak to mówią eksperci w Ameryce, data-driven. Tak, ale z drugiej strony ja też, wydaje mi się, że wiele osób źle czyta słowa bankierów centralnych. Znaczy, one są aktualne w danym konkretnym momencie. Tak, tak. Mnie też bardzo irytuje to, że ktoś dzisiaj mówi, że prezes obiecał, że inflacja nie będzie rosnąć. W tamtym momencie. Znaczy, to jest tak, że każda wypowiedź prezesa, nawet jeżeli on podtrzymuje stanowisko sprzed, nie wiem, miesiąca, tygodnia,
jest czymś nowym i każdą wypowiedź, nawet jeżeli ona się niczym nie różni, każdy komunikat Rady Polityki Pieniężnej, nawet jeżeli on się nie różni, to jest zupełnie nowym wydarzeniem, które zupełnie na nowo nam definiuje jak gdyby przyszłość i to, co ma się wydarzyć. Dlatego ja nie mam jak gdyby pretensji, chociaż prezes nie powinien zakreślać horyzontu, nie wiem, braku podwyżek stóp czy takich rzeczy, bo on ma tylko jeden głos, który jest głosem przesądzającym, kiedy jest pół na pół w głosowaniu. Więc nie może prezes Glapiński wypowiadać się, albo powinien zaznaczać, że wypowiada się w swoim imieniu, w imieniu tego jednego głosu na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, albo że mówi w imieniu całej Rady Polityki Pieniężnej. Bo... Albo że wie, że ma większość tej albo, Rady. Albo że wie, że reprezentuje grupę, większość. Tak. Dokładnie. Więc mam wrażenie, że to było tak, że po prostu przez pierwszą część tej kadencji Adam Glapiński tak został taki, że tak powiem, tak troszeczkę uśpiony, ponieważ ona była dość nudna, tam się wtedy niewiele działo, stopy były bez zmian cały czas, prawda? I potem nagle był ten szok związany z pandemią i coś trzeba było robić. I jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, moim zdaniem tutaj NBP zachował się wtedy całkiem dobrze i robił to, co należy. Natomiast zdecydowanie prezes przez jakiś czas nie radził sobie z komunikacją i z tym forward guidance, właśnie z tymi sformułowaniami, które były niepotrzebne, wychodziły za bardzo do przodu. Nikt go do tego nie zmuszał. On nie musiał tego robić, ale i tak to robił. No tak, ale jeżeli natomiast mam wrażenie, że już przeszedł tą szkołę i już się chyba tego nauczył, więc mam nadzieję, że druga kadencja tak, będzie lepsza. Też nie można powiedzieć, że to było coś jak gdyby takiego nieważnego, bo komunikacja w bankowości centralnej to jest jak gdyby klucz, więc to były duże, tak jak powiedziałeś, błędy. Natomiast te błędy minęły. Znaczy w sensie takim, że dzisiaj mam wrażenie, że wyciągnięto z tego wnioski, chociaż pewnie musimy poczekać parę miesięcy, czy nie zacznie się osłabianie takiej retoryki jastrzębiej jakimiś akcentami gołębimi, bo ja się zawsze bardzo obawiam tych momentów wyborczych, że jeżeli zbliżają się wybory, to jak gdyby zmienia się też cała taka policy i cała narracja i ona może być bardzo niebezpieczna, jeżeli zacznie tutaj taką perspektywę obniżek stóp mocniej lansować prezes Glapiński, bo w tej chwili nie ma takiej potrzeby. No jeżeli... No na razie musi skończyć no ale już zaczął ostatnio. No ostatnio zaczął już mówić, że pod koniec może 2023 roku po co? Po co? Jeżeli Rada jeszcze na najbliższych dwóch, a może i więcej posiedzeniach podniesie stopy procentowe, to po co ludziom zakreślać jakąś tam perspektywę? No tak, on nawet ostatnio przepraszał za to, że jest profesorem, tak, i generalnie ma takie skłonności do opowiadania za bardzo. Nic, ja to lubię akurat tego słuchać. Nie, to fajne jest, natomiast faktycznie z punktu widzenia polityki monetarnej może to powinien jakoś ograniczyć. Dobra, bo przegadamy cały program o Adamie Glapińskim. Został a jeszcze mamy przecież a jest cała masa różnych ochronę przed inflacją. No właśnie. Oszczędności. To jest druga strona tej polityki w Polsce związanej z tym, że mamy wysoką inflację, czyli rząd wymyślił, że będą... Najpierw w ogóle zapowiadał, że będzie jakieś cuda na kiju, a potem się okazało, że po prostu będzie troszeczkę zmodyfikowana obligacja detaliczna na rok. Dwie. Jedno. No bo dwuletnie już są, tylko że będzie podniesiona oprocentowanie, tak? Więc to... No tak istotnie będzie, bo zostanie ta obecna dwuletnia, zostanie zamieniona na nową dwuletnią z oprocentowaną tak jak stopa referencyjna, plus jakaś tam marża. I jeszcze nie podano jaka, nie? Nie, bo te obligacje mają wejść do oferty dopiero od czerwca, tak. A zazwyczaj Ministerstwo Finansów w ostatnim tygodniu miesiąca przed miesiącem wejścia oferty w życie pokazuje warunki. No ale to jedną obligację, tą roczną, wiemy jakie będą warunki. 5,25, bo ona wejdzie w życie przed posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej czerwcowym. I co ciekawe, to oprocentowanie nie będzie stałe. To znaczy, jak sobie ktoś kupi 1 czerwca, to będzie miał 5,25, ale... Pewnie wiele na to wskazuje, że jak przetrzymają przez 2 tygodnie, to tam chyba 8 czerwca jest posiedzenie kolejne Rady i wtedy Rada na pewno znowu podniesie stopy, więc możliwe, że w drugiej połowie czerwca to już nie będzie 5,25, tylko na przykład ale 6. No właśnie, ja tak nie do końca to rozumiem, bo może... Nie, będzie zmienne oprocentowanie, mówił mi to Paweł Borys. A, czyli to, czyli będzie to jest, na bieżąco zmieniane. Czyli to jest tak, że jak ja kupię sobie w czerwcu, to ona w lipcu już będzie wyżej oprocentowana, a nie, że ja muszę kupić w lipcu taką wyżej oprocentowaną. Nie wiem, w którym momencie oprocentowanie będzie przeskakiwać, czy od początku kolejnego miesiąca, czy od razu następnego dnia. Tak, to byłoby technicznie byłoby pewnie byłoby trudne, ale ma to reagować na bieżąco na zmiany stóp procentowych. Czyli jak ja kupię sobie w wtedy, bo gdyby tak nie było, to faktycznie lepiej by było zaczekać na szczyt i dopiero wtedy wejść. Nakupić najwięcej obligacji. A to właśnie podobno ma działać tak, że to na bieżąco będzie podnoszone, a potem będzie obniżane oczywiście. No. Przyjdą spadki stóp procentowych. Czyli roczną
tak można w ciemno brać. Tak, że tak. Nie będzie obniżek. I to rzeczywiście wygląda atrakcyjnie, prawda? No w porównaniu z lokatami bankowymi, to jest bardzo atrakcyjne. Chociaż banki też podnoszą już teraz, nie? I to dobrze, znaczy być może to się będzie napędzało. To będzie taka spirala obligacyjno-lokatowa, czyli jeżeli rząd pokaże, że można, no bo ja zakładam, że będzie duży napływ gotówki do tych obligacji detalicznych i że faktycznie tutaj Polacy rzucą się na to, tak jak rzucali się na takie super oferty, które ministerstwo potrafiło robić w latach wcześniejszych. Tak samo tutaj, no ja jestem przekonany, że to może być hitowe. Ale właśnie jestem ciekawy, jaki będzie odzew i ile tych pieniędzy wycieknie z banków siłą rzeczy, ile odpłynie z lokat bankowych. Wiesz, to będzie wpływać na podaż pieniądza w Polsce też. To będzie wpływać na podaż pieniądza. Więc tutaj Ministerstwo Finansów trochę bierze na siebie polityki pieniężnej. No. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no jak się dzisiaj w ogóle popatrzy już na portfel gospodarstw domowych i obligacji, które tam są, to jest 59 miliardów złotych. 5 lat temu to było 10-13, więc... No bo te obligacje detaliczne to jest jednak, mam wrażenie, dobry pomysł. Jednak sam posiadam, przyznam szczerze. To jest dobry pomysł. One są dopasowane do różnych jak gdyby potrzeb. Tak, jeżeli ktoś jest gotowy zamrozić sobie gotówkę na dłuższy czas, bo nie będzie jej potrzebował, to ma instrumenty takie tam bardzo długie. Jeżeli ktoś potrzebuje jakiejś takiej bardziej ochrony kapitału trochę przed właśnie procesami inflacyjnymi, to też ma takie instrumenty. Są takie te krótkie bony, które można sobie rolować właściwie co chwila. Trzymiesięczne. Tak. One nie są może jakoś tam super opłacalne. No, one są bardzo nisko oprocentowane. Ale jeżeli ktoś potrzebuje tylko takiego po prostu rolowania, to jest to zawsze jakaś rzecz. No a teraz te jednoroczne, zakładam, że tutaj będzie na to szał. No i to chyba jest też taka sytuacja, w której ten pomysł opozycji, ale też jakoś tam podbijany przez członka Rady Polityki Pieniężnej Ludwika Koteckiego, żeby Narodowy Bank Polski własne obligacje dla ludności stworzył. No to chyba upadnie. Upadnie. Ja też, on mi się podobał. Tak, ten mi pomysł, też się podobał, bo podobał ciekawy. Tak. On był ciekawy. Ale tak mi się dziennikarsko podobał, w sensie, że to tak coś nowego, zobaczy, ciekawe co z tego będzie wyniknie. Będzie o czym pisać, tak, będzie się czym zajmować. Tak. Ale z drugiej strony sobie pomyślałem, że jednak minister finansów potrzebuje finansować jakoś ten dług. I lepiej, żeby on to robił rękami obywateli niż inwestorów zagranicznych czy inwestorów profesjonalnych, więc obligacje NBP zabiłyby całkowicie rynek obligacji prawdopodobnie detalicznych. No a poza tym mogłyby spowodować problemy w bankach też, bo przecież ludzie mogli, no jak masz do wyboru trzymać pieniądze w banku komercyjnym i trzymać pieniądze w Narodowym Banku Polskim, państwowym, no jest różnica w ryzyku postrzegana, nie? I dlatego ten pomysł, on intelektualnie był bardzo fajny, natomiast tak realnie mógł mieć dużo skutków ubocznych, niepożądanych. Narodowy Bank Polski powiedział, że on tak na stałe to robi, no to wiadomo, że już wszyscy by się przenieśli do tego banku centralnego, tylko rachunki takie oszczędnościowo-rozliczeniowe by trzymali w bankach, ale żadnych lokat by tam właściwie nie było, albo banki miałyby duże problemy z pozyskiwaniem pieniędzy na lokaty. Natomiast on jak gdyby, no mówię, no zmieniłby na stałe. Tak, gdyby on był efemeryczny, no to by tam powiedzmy, że ten rynek obligacyjny nasz trochę poturbował. Ale dzisiaj my jak Japonia trochę będziemy może. Jeżeli rząd by takie instrumenty utrzymał, tak, to Japończycy, tam też jest tak, że rząd zapożycza się u własnych obywateli. We Włoszech też tak jest. I dlatego ten dług publiczny nie robi aż takiego na przykład w inwestorach japoński, mimo że jest gigantyczny. Tak? Z tego samego powodu Włochy nie padły wtedy, jak Grecja padła w czasie kryzysu strefy euro, bo tam też zdecydowana większość długu publicznego jest w rękach obywateli. No i to może jest jakiś pomysł, żeby... Może dzisiaj wiadomo, że najwięcej banki mają nowy podatek bankowy, więc te banki tam mają ponad 400 miliardów tych obligacji skarbowych. Numerem dwa są inwestorzy zagraniczni, ale tam jest niewiele, bo to jest 127-130 miliardów obligacji. No i takim kategorią właściwie powoli numer 3-4 będą stawali się tutaj obywatele, gospodarstwa domowe. Chociaż rząd tutaj od tej strony patrząc troszeczkę cwaniakuje niestety naszym kosztem, bo nam będzie sprzedawał obligacje 5,3 oprocentowane i będzie, że 6% za chwilę. A jak sobie popatrzysz na obligację dwuletnią na rynku, taką emitowaną dla banków na rynku hurtowym, no to tam masz rentowność w okolicach 6,5%. Ale taka sama będzie rentowność prawdopodobnie tej dwuletniej dla obywateli. Właśnie zależy, jaka tam będzie marża. Oby. Mi się wydaje, że ta marża to musi być przynajmniej punkt procentowy. Jeden, no to byłoby fajnie. A pięcioletnie, no dzisiaj są tak? Po ile? Po 8?
Nie, rentowność? Nie, siedem, nie, siedem, mniej, siedem. Mniej. Siedem jest rentowność. Mniej. Dziesięcioletnie też jakoś tam ostatnio przetestowały ten poziom siedem. No więc tutaj... Kwestia moim zdaniem jeszcze jest do rozstrzygnięcia taka, czy będzie można bezkosztowo wycofywać się z tych inwestycji w te obligacje. Jeśli mówisz, że ludzie się na to rzucą. Moim zdaniem rzucą się, jeśli będą mieli zagwarantowaną takie wyjście awaryjne, że w razie czego możesz... Ale to wtedy tylko nominalną wartość zainwestowanych pieniędzy wycofuje, a oprocentowanie... I to oprocentowanie, które już ci narosło i zostało wypłacone. Tak jak w tej chwili jest z obligacjami detalicznymi. To byłoby fajnie. To byłoby... Do tego jeszcze też nie wiadomo, jak to będzie. Ale to są te technikalia, które dopiero nam pozwolą. W każdym razie, wydaje mi się, że to jest, ja bym chciał, żeby tak było, ale nie wiem, czy tak będzie, bo mówisz, że się ludzie na to rzucą. W świetle sondażu, który został opublikowany w tym tygodniu, zrobiony przez Ibris na zlecenie BBF, to się nazywa. BFF właśnie. Oni pytali o to, ludzi pytali o to, jakie są najbardziej bezpieczne formy oszczędzania pieniędzy i tam obligacje na samym końcu były. 12% chyba tylko wskazało ludzi na obligacje. Obligacje były za lokatami bankowymi. Co jeszcze jakoś można zrozumieć, bo to jest porównywalne, nie? Obligacje pod względem i lokaty. Bezpieczeństwa. Pod względem tak, bo inwestycje czy też oszczędności możesz oceniać pod względem stopy zwrotu, ile możesz na tym ugrać, zarobić, ale też pod względem bezpieczeństwa, czyli jakie jest zagrożenie, że możesz tam coś stracić, prawda? Więc no, mi się wydaje, że obligacje są zdecydowanie najbardziej bezpieczne i potem lokaty bankowe, a tutaj w tym sondażu wyszło, że one są na końcu, natomiast za najbardziej bezpieczne lokaty kapitału ludzie w Polsce uważają po pierwsze nieruchomości, ponad 50% wskazań i na drugim miejscu jest złoto. 1/3 ponad wskazań, no. Tak. No to są akurat bardzo ryzykowne moim zdaniem miejsca do inwestowania, oszczędności. Sondaż idealnie pokazuje kwestię edukacji ekonomicznej, a właściwie bardzo niskiego poziomu edukacji ekonomicznej. No, nieruchomości jako inwestycja są ryzykowne. No, jak kupujesz nieruchomość, żeby w niej mieszkać, no to okej, okay, no to super. Jak kupujesz dodatkową nieruchomość, nie wiem, działkę, jakąś ziemię, żeby... No tak, ale tam chodziło o lokowanie oszczędności. Rozumiem, że mieszkanie, jakieś, w którym mieszkasz, to nie jest żadna oszczędność. Najczęściej to jest wręcz kredyt, tak? Dokładnie, a nie oszczędność. Tak. A tutaj chodzi... No, dzisiaj mogliby na przykład Ukraińcy powiedzieć, jaką inwestycją są mieszkania, kiedy Rosjanie niszczą ich kraj i jak bardzo to jest ryzykowne. No, ale mówimy o scenariuszu bardzo skrajnym, tak? Mówimy o scenariuszu takim rzeczywiście. Wojennym. Ale z drugiej strony, jak sobie popatrzysz w oświadczenia majątkowe posłów, to ilu tam jest takich, co inwestuje w obligacje, a ilu jest takich, co ma 7 kawalerek? No, pewnie 7 kawalerek szybciej znajdę niż obligacje. Chociaż szybciej, ja pamiętam bardzo duże, właściwie chyba niemalże całe oszczędności i to mi się sklejało, to było bardzo konsekwentne. Był taki wiceminister od długu, Piotr Nowak, który dzisiaj jest, był przez chwilę ministrem rozwoju, a dzisiaj jest w zarządzie PZU i on miał mnóstwo po prostu pieniędzy ulokowanych w obligacjach właśnie detalicznych. Tak, ale mam wrażenie, że spora część ludzi pracujących w Ministerstwie Finansów i w okolicach jednak... To nie są typowi przedstawiciele klasy politycznej. Oni wiedzą, oni są bliżej rynku, tak? Więc siłą rzeczy bardziej inwestują to rozumieją. Na rynku finansowym. Mam wrażenie, że ludzie tacy zwykli nie ufają czemuś, co można nazwać wirtualną. Czemuś, czego nie możesz dotknąć. Mieszkanie widzisz, stoi, to jest twoje mieszkanie. Złoto możesz sobie pogłaskać. Jak sobie kupisz monety złote, możesz je trzymać, prawda? Więc to są te cechy, które są cenione, tak? Chociaż tak właściwie one nie wpływają na bezpieczeństwo. Nie no, ale to tak samo jest. Tak, no, kupisz te dwa dodatkowe mieszkania, możesz sobie wsiąść w samochód i podjechać, zobaczyć, stoją, czujesz się bezpieczniej, że twoje pieniądze... Nie ukradnie ci tego nikt, nie? Nie patrzysz na jak gdyby płynność tej inwestycji, na jakąś zmienność cenową, na wiele różnych rzeczy, ale bo jak gdyby nieruchomości w ostatnich latach, tak nie wiem, w dekadzie powiedzmy ostatniej, to stało się taką inwestycją ucieczkową. No, mam jakieś pieniądze, boję się zainwestować je na giełdzie, boję się zainwestować je w jednostki uczestnictwa TFI, no bo po Lehman Brothers i po kryzysie 2008-2009 roku wiele osób tutaj ma awersję do giełdy, ma awersję, takie mam wrażenie, jak gdyby na poziomie inwestorów indywidualnych, ma awersję do TFI, no więc siłą rzeczy płace rosły, tak, ludzie się bogacili, jakiś tam kapitał zaczęli i oszczędności gromadzić, no i zaczęli iść właśnie w rynek nieruchomości, no a złoto się pojawia zazwyczaj chyba
bo ten sondaż był robiony już no, po dwóch jak gdyby takich kryzysach, tak? Kryzysie pandemicznym, kryzysie wojennym. No więc złoto się zaczęło ludziom wydawać czymś takim najpewniejszym. Ja nie wiem, co oni chcą z tymi sztabkami zrobić, bo jak kupowali je na przykład w szczycie jakimś tam cenowym, bo zazwyczaj ludzie rzucają się na złoto, kiedy ono gwałtownie zaczyna drożeć i bardzo rzadko z tej inwestycji wychodzą z zyskiem, jeżeli traktują to jako inwestycje. Ciężko jest chyba wyjść z inwestycji w złoto z zyskiem, bo kupuje się je, nie mówię o profesjonalnych inwestorach, tylko o tych indywidualnych, no bo kupujesz je zazwyczaj, kiedy idzie złoto w górkę, a później musisz się na przykład spieniężyć już po warunkach takich spokojniejszych. Kiedy tak sobie myślę, że może to po prostu, że może ta zagadka polega na tym, że Polacy myślą o oszczędzaniu w kategoriach takich maksymalnie długoterminowych, że być może to nawet jest oszczędzanie ponadpokoleniowe. Czyli, że tak właściwie nie przejmujesz się tym, ile dzisiaj kosztuje złoto, ile będzie jutro kosztować, ale jak masz ten pieniążek w złocie, to go sobie odłożysz, potem dasz to wnukowi, on da swojemu wnukowi i tak samo z mieszkaniami może być, tak? Że być może to jest taka, taka forma oszczędzania, która ma przechowywać wartość, ale w ogóle nie myślisz o tym, żeby kiedykolwiek to sprzedawać. Znaczy w założeniu w ogóle nigdy tego nie będziesz sprzedawać. Może to o to chodzi. W związku z tym nie interesuje cię, po ile to teraz jest akurat. Bo i tak ale tego to, nie chcesz sprzedawać. To ma jakiś sens. Znaczy w takiej sytuacji, przy takim myśleniu, no to ma powiedzmy to uzasadnienie. Tylko, że wtedy należałoby kumulować, tak? Na przykład właśnie kupujesz, nie wiem, pierwszą sztabkę złota, no i z każdym kolejnym jakimś tam okresem kumulujesz to złoto, kumulujesz, czyli budujesz sobie takie, tak jak bank centralny, rezerwy. Rezerwy, tak. Masz swoje rezerwy. Ja przyznam się do takiej myśli, że jak wybuchła wojna, jak Rosjanie napadli na Ukrainę, zacząłem zastanawiać się, czy nie powinienem na przykład jakiejś części oszczędności trzymać w innych walutach, takich twardych, globalnych walutach. I skłaniałem się bardziej nawet do dolara niż do euro czy do franka szwajcarskiego, ale właśnie nie iść w złoto czy tego typu rzeczy, tylko zdywersyfikować sobie. I o ile pierwsze emocje sugerowały, że tak powinienem zrobić, kiedy tylko sytuacja na rynku walutowym się uspokoi, tak im dalej jest od tego momentu zawirowań walutowych, tym mniej mam przekonania, że powinienem to zrobić. No tak. Ten przykład z tą Ukrainą jest ciekawy i pewnie warto o tym pamiętać, tak, że mogą się przydarzyć takie skrajne jakieś historie, które pokazują, że inwestycja w nieruchomość także nie jest trwała, bo nieruchomość może zniknąć. Swoją drogą tak sobie teraz przypomniałem, że jeden z bardziej znanych w polskiej historii inwestorów, Juliusz Słowacki, który również był poetą, ale przede wszystkim był maklerem, ale bardziej zarabiał na życie, pracując na giełdzie w Paryżu. Wiem, że w listach Słowackiego, tylko teraz już nie pamiętam do kogo, czy do rodziny, czy on Mickiewiczowi tak doradzał? Nie wiem. W każdym razie on komuś tam doradzał właśnie, żeby nie inwestować w nieruchomości i doradzał to po powstaniach w Polsce, właśnie pokazując przykład powstań, tak? Że właściwie może przyjść Moskal i ci to spalić po prostu i że lepiej inwestować w jakieś pieniężne kapitały, których jak przyjdzie co do czego i przyjdzie wojna, to możesz się ich szybko pozbyć ale i uciec. Ale miał w tym swój interes. Miał doświadczenie maklerem, przede wszystkim życiowe. Ale maklerem, no tak. Który miał prowizję od tego, że klient jemu powierzy te pieniądze, to a nie handlował, akwizycyjna, a nie handlował nieruchomościami, więc on jak gdyby grał tutaj we własnym interesie. To były takie rekomendacje, które trzeba mieć tutaj jakiś disclaimer taki, że jestem maklerem. No. Masz rację, o tym nie pomyślałem. Rzeczywiście, on mógł po prostu sobie naganiać leszczy w ten sposób. Patrz, 200 lat minęło i niewiele się zmienia. Dokładnie, ale żeby mieć co inwestować, trzeba zarabiać. No właśnie. I pojawiły się też w tym tygodniu dane o tym, że płace w Polsce, w całej gospodarce narodowej, już nie tylko w przemyśle. W sektorze przedsiębiorstw, tak. Nie tylko w sektorze przedsiębiorstw. Tak, poszły w górę o... Właśnie nie wiem, czy to jest cała gospodarka, czy to jest... Nadal sektor przedsiębiorstw? Nadal sektor przedsiębiorstw, ale wydaje mi się, że to jest cała gospodarka. Tak zwana gospodarka narodowa. Tak. To około 10%. 9,7? 9,7. I jak się policzy w pierwszym kwartale, a inflację mamy powyżej 12%, ale jak się policzy średnią inflację za pierwszy kwartał, to ona wynosiła 9,8. No czyli właściwie... Koniec wzrostu płac realnych w Polsce. Tak.
Czyli jak słyszeliśmy przez wiele miesięcy, że jest wysoka inflacja, co robić, ale przecież płace rosną szybciej niż rosną ceny, no to to przestało być aktualne w tym momencie. Ale nadal to jest sytuacja taka, bym powiedział, nie najgorsza, jeżeli porównamy się. Że to jest wysoki wzrost. Ale nie wydaje ci się, że to zaprzecza tej tezie, że mamy spiralę inflacyjno cenowo-płacową, że... Wzrost płac prawie dwucyfrowy nawet. No, ale gdyby była ta spirala, to one powinny cały czas rosnąć szybciej niż ceny. No to zobaczymy, co się wydarzy w drugim kwartale, tak? A myślisz, że tam jeszcze bardziej będzie? No bo już mamy inflację pod 13%, to że płace wyprzedzą? No, ale presja płacowa chyba... W każdym razie mamy pierwszy raz, już zostawmy to jak będzie, ale mamy pierwszy raz od wielu, naprawdę wielu lat sytuację, w której nie mamy wzrostu płac realnych. I z historii to zawsze... To zawsze było postrzegane przez ludzi jako taki moment depresji, kryzysu gospodarczego. To często też miało swoje konsekwencje polityczne. Ten, kto wtedy akurat rządził, bardzo szybko tracił popularność. Mam wrażenie, że to, że płace rosną realnie, jest bardzo istotne w polskiej gospodarce i to się skończyło. To co, idziemy w stronę spowolnienia? Znaczy, no nie, spowolnienie to na pewno będzie. My spadniemy z bardzo wysokiego konia, no bo ten pierwszy kwartał to tam wzrost gospodarczy pewnie był kosmiczny. Natomiast ja nie widzę jakichś takich szczególnych symptomów tego, żeby te dynamiki płac miały jakoś wyhamować. I dla mnie nadal... Jak mamy spadać z konia, no to muszą wyhamować. No właśnie nie wiem. Biorąc, się nie pod uwagę, gryzie, jak to, biorąc pod uwagę, jak to się wszystko u nas nakręca, to ja się najbardziej obawiam tego, że ta gospodarka będzie spowalniała. Spowalniała i później takie będzie dopiero załamanie. Ale jak będziemy coraz więcej zarabiać i będziemy cały czas mogli podnosić inflację, to nie będzie spowalniała. Będziemy mieli coraz wyższą też inflację. I to są właśnie te efekty całej tej spirali, która jest tak moim zdaniem rozkręcona, że ten... Ja bym oczywiście tam sobie życzył, żeby bank centralny skończył te podwyżki na poziomie 6,5, 7, ale ja wcale nie mam takiego przekonania, że do tego relatywnie szybko dojdzie. Tak samo jak wielokrotnie się tutaj obawialiśmy, jak głębokie będzie spowolnienie, że jakieś środowiska będą recesyjne, tak teraz też pojawiają się już głosy o tym, że ta recesja się może pojawić. No, Czesi u siebie prognozują. Brytyjczycy, tak. Brytyjczycy prognozują też recesję. Natomiast u nas, nie wiem, no, nie byłoby to oczywiście korzystne, gdyby ta gospodarka nie zaczęła spowalniać, no bo to by się okazało, że... No u nas też widziałem prognozy recesyjne. Że podnosimy koszt pieniądza i nic z tego. No, to znaczyłoby, że polityka pieniężna nie jest w stanie oddziaływać. Ona do pewnego stopnia nie jest w stanie oddziaływać, skoro rząd obniża podatki i zostawi w tym roku w kieszeni podatników 7-8 miliardów złotych. No właśnie, może się okaże, że znowu troszeczkę przypadkiem, ale jednak trafiliśmy z timingiem i być może ta obniżka podatków, którą Sejm uchwalił w tym tygodniu z 17 na 12% niższa stawka PIT, może akurat trafi się. Do tej pory była mowa, że to niedobrze, bo ona wejdzie w życie w momencie, w którym inflacja będzie nam szczytować, a to dodatkowo podkręca popyt, ale może właśnie trzeba na to patrzeć od strony spowalniającej gospodarki i że być może ta obniżka podatków uchroni nas przed recesją. Czyli nie, że mamy najgorsze policy mix, tylko mamy najlepsze policy mix i to będzie doktryna, o której mówisz, doktryna Glapińskiego i Morawieckiego. No bardziej Morawieckiego. Ale no nie, nazwijmy ją dwojga nazwisk, bo najlepsze doktryny na świecie mają dwa nazwiska. To prawda, tak. Więc doktryna Glapińskiego-Morawieckiego. Jak to dobrze brzmi? Copyright jest nasz. To pierwsze, jeżeli to się uda, a będziemy pewnie za rok o tej porze mogli powiedzieć, czy to się udało. No. To my wymyśliliśmy doktrynę Glapińskiego-Morawieckiego i znaczy, każdy... oni ją wymyślili. Znaczy, nie, ale my ją wymyśliliśmy. Każdy podręcznik do ekonomii i politologii będzie musiał uwzględnić nasze prawa autorskie. Dobrze, zgadzam się na to. Doktryna Glapińskiego-Morawieckiego. W skrócie glamour. Glamour. Glamour prawie. Glamour. 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 To jest też ładne. No, to jest też dobre. No dobrze, wszystko mamy nadzieję, że pójdzie dobrze. Został nam jeszcze jeden temat. Powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia, jak go powiązać z poprzednimi, ponieważ on jest zupełnie z innego świata. Ja mam. No. Bo będziemy o kryptowalutach mówili. Tak. I Bitcoin miał chronić przed inflacją. Bitcoin? Tak. On w ogóle miał chronić przed rozpadem systemu walutowego, tak, miał być następcą. Ale ja widziałem takie opinie, że Bitcoin to jest właśnie taki, że on będzie chronił przed inflacją, no bo przecież jest ograniczona podaż Bitcoina, nie?
Tak, tam są jakieś... Ja powiem szczerze, nie wchodziłem w to nigdy specjalnie zbyt głęboko i traktuję Bitcoin jako zupełnie nieszkodliwy instrument finansowy, który sobie jest i służy celom spekulacyjnym, głównie na rynku finansowym. Nie przeszkadza mi to wcale, chociaż zawsze mnie dziwiła i momentami irytowała ta otoczka ideologiczna, która jest wokół, ale to jest troszeczkę coś innego. Marketing to jest właśnie. To jest marketing. Plus, jak gdyby mi tylko przeszkadzało to, że niektórzy próbują traktować Bitcoina jako środek płatniczy. Bo to nie jest środek płatniczy w żaden sposób. On może być dobrym środkiem płatniczym. Nie lubisz prezydenta Salwadoru. On może być dobrym środkiem płatniczym, jeżeli byś chciał na przykład kupić narkotyki albo zapłacić płatnemu, prywatnemu zabójcy. To jest taki żeby ominąć jak gdyby tak, no, system przeciwdziałania finansowania terroryzmu czy prania pieniędzy i generalnie masz jakieś takie niecne. Ale tak zasadniczo to jako środek płatniczy to się chyba słabo nadaje. Natomiast jako instrument do handlowania tym, tak jak możesz handlować sobie kontraktami na ropę, kontraktami na zboże i na inne rzeczy, to czemu nie handlować sobie kontraktami na wirtualną walutę? Tak. Natomiast ta antysystemowość domniemana, moim zdaniem, w tej opowieści z tego tygodnia jest kluczowa, ponieważ mam wrażenie, że całe to środowisko zgromadzone wokół kryptowalut było dumne z tego, że to jest zdecentralizowane, niezależne od państwa, być może nawet alternatywne wobec państwa, wobec państwowych systemów walutowych i że bardzo dobrze, że tak jest, a te wszystkie cechy, które są po stronie państwa, czyli to, że jest bank centralny, że to jest scentralizowane, że pieniądze tak naprawdę pochodzą od państwa i państwo reguluje, ile tego pieniądza jest, że to są wady tego, że to niedobrze, że tak jest. I że ten system, w którym tego w ogóle nie ma, jest lepszy. I ten tydzień pokazał, że zaczyna się panika na rynku kryptowalut, ponieważ najpierw posypał się jeden z tak zwanych stable coinów. To jest taka kryptowaluta do specjalnych zadań, czyli ona jest powiązana na stałe, ma być powiązana na stałe z dolarem amerykańskim i to służy temu, że jak ktoś chce wyjść z inwestycji w Bitcoina, to żeby nie wracał do papierowej amerykańskiej waluty, to może sobie to... Taki backup ma w postaci właśnie tego stablecoina, który ma kosztować tyle co dolar, ale nadal jest w tym świecie kryptowalut. Nie wychodzisz z tego świata do świata zarządzanego przez koszty, państwa. Jakiś tam czas, to jest taniej, szybciej i to ma sens generalnie, tak? To rzeczywiście funkcja stablecoinów jest logiczna, można powiedzieć, i słuszna. Natomiast fundamentem jest to, że ten stablecoin zawsze kosztuje tyle co dolar. I teraz jeden z ważniejszych stablecoinów w tym środowisku się posypał, znaczy oderwał, odkleił się od dolara i wszyscy zobaczyli, że ten system jest nie do podtrzymania, tak, że się wahnęło i zawaliło. I mam wrażenie, i czytałem wiele takich opinii, że to jest na rynku kryptowalut taki moment troszeczkę jak Lehman Brothers w realnej gospodarce. Znaczy zniknęło zaufanie, bo tych stablecoinów jest więcej, tak, i nagle zaczęły się chwiać także te inne. Chociaż nie wiadomo, czy są fundamentalne powody do tego, żeby one też się miały odrywać, tak? Ale wystarczy, że pojawia się panika ze strony sprzedających. No to tak samo jak oderwał się funt brytyjski, kiedy George Soros go atakował w latach 90., no to jest dokładnie ten sam mechanizm, tak? Jest... No tak, ale funt brytyjski nie upadł, nie stracił jak gdyby swojej... No ale został zdewaluowany, no, tak. Troszkę tak, ale... Ja nie chodzi o to, że tutaj jakieś kryptowaluty upadną i znikną, natomiast jakby poziom nerwów na tym rynku, mam wrażenie, jest w tym momencie taki duży i poziom niepewności, że... bezpowrotnie może mijać ta pierwsza faza rozwoju rynku kryptowalutowego i możemy za chwilę wejść w drugą fazę polegającą na tym, bo dlaczego jest ta panika i dlaczego trudno jej zapobiegać i dlaczego ona może się teraz rozlewać? Właśnie dlatego, że tam nie ma żadnych centralnych instytucji. No tam jest wolna Amerykanka, tam nie ma państwa w ogóle w tym, bo jak mamy tego typu paniki w realnej gospodarce, to one się zawsze kończą tak samo. Tak. Kończą tym, że wchodzi państwo i robi porządek. Różnymi sposobami, ale a tam nie ma kto wejść, bo tak zbudowano ten system. Chyba, że państwo, w sensie bankowość centralna, postawi na jakieś stablecoiny, przy których aktywami będzie je gwarantowała do pewnego, to oczywiście złe słowo, tak, ale będzie potrafiła nadać jakąś wartość temu stablecoinowi i utrzymać tą wartość, więc może to jest jakaś odpowiedź, że a mi się wydaje, każdy że będzie mógł hulać na Bitcoinie czy innej walucie i na koniec będzie sobie szedł do Eurocoina albo
dolar coina, albo tak, yen ale to, coina. To już straci powab, prawda? Bo to już będzie w pewnym sensie regulowane lepiej, przez państwo. Lepiej stracić powab niż pieniądze. Ja wiem, że lepiej, ale ci, którzy do tej pory uważali to za wielki plus całego tego systemu, że tam w ogóle nie ma państwa i że to nie ma nic wspólnego z bankami centralnymi, no trochę się zgarbią, jak teraz to wszystko będzie, że tak powiem, gwarantowane przez prawdziwy bank centralny z zewnątrz. Natomiast wydaje mi się, że generalnie teraz możemy rozpocząć taką fazę, w której jednak wejdzie w to państwo i zacznie to regulować po swojemu. I mówi już o tym Janet Yellen, sekretarz skarbu amerykańska. Ona zawsze była chyba przeciwko kryptowalutom. Tak, ale do tej pory nikt tego nie chciał ruszać, bo po co? Tak? Znaczy, to nikomu nie szkodzi, prawda? Nawet dzisiaj pojawiają się opinie, że to jest jednak cały czas zbyt mały rynek, żeby zepsuć cały system finansowy na świecie. Że to jest cały czas jednak zbyt małe. Natomiast jeśli okaże się, że ta fala zacznie się rozprzestrzeniać, bo no, posypały się te stablecoiny, przez dwa dni było bardzo nerwowo, piątek już był spokojniejszy, ale ja pamiętam, że Lehman Brothers jak zbankrutował, to też przez pierwsze 2-3 tygodnie niewiele się działo, a panika wybuchła miesiąc później dopiero. No tak, a najpierw tak na początku pod powierzchnią to wszystko bulgotało. Wszystko nie? Zamarło na początku, tak. A później zaczęła się jakaś... Możliwe, że tutaj będzie tak samo, że to będzie bulgotać. Ale co się stało po Limanie? Znaczy w sensie świat się zmienił? Nie zmienił się. Regulacje się zmieniły bardzo mocno. Zmieniły bankowe. Bardzo mocno, ale czy bankowość inwestycyjna się skończyła? Nie skończyła. Czy spekulacja się skończyła? Nie skończyła się. Skończyła się spekulacja na konkretnej klasie aktywów, jakim były kredyty hipoteczne. Tak, i instrumenty oparte o te kredyty. Tak, to prawda. Więc jak gdyby tak samo tutaj jest, no jeżeli nawet... Ja nie mówię, że znikną kryptowaluty, natomiast wydaje mi się, że za chwilę będziemy mieć kryptowaluty regulowane przez państwa. Czyli rynek dojrzeje. Tak, zrobi się bardziej nudny i w tym momencie... nie pójdzie w tym kierunku, w którym by sobie życzyło to środowisko skupione wokół kryptowalut, które na pewno, jeżeli nas posłucha, to powie, że głupoty gadaliśmy. Tak. Na 100%. Natomiast jeśli faktycznie takie zmiany teraz nadejdą, to oznacza, że to, co widzieliśmy w tym tygodniu, jest pewnym punktem zwrotnym w rozwoju tych rynków. I dlatego o tym powiedzieliśmy w piątce na weekend. Historia dzieje się na naszych oczach. No właśnie. A teraz przed nami reszta weekendu. Idziemy do domu. Idziemy do domu. Kolejne wydanie za tydzień oczywiście. Rafał Hirsch. Bartek Godusławski. Dziękujemy. Do zobaczenia.